Hej, jestem Jakub Lipowski, a to jest trzeci odcinek Niezłej Lipy. Dzisiaj znowu mamy dwa tematy do omówienia, czyli trailer gry Life is Strange oraz dalsze szkalowanie Star Wars The Acolyte. Na wstępie powiem jeszcze, że tematy około gier wideo prawdopodobnie przestaną się tu pokazywać. Będzie kiedyś jeden dłuższy materiał związany z pewną serią gier, ale niczego więcej nie planuję. Wynika to z tego, że będę współtworzył kanał o grach nazwany Pixeli. Gdyby ktoś był zainteresowany, to można już przesłuchać pierwszy materiał, czyli podcast omawiający gameplay Assassin's Creed Shadows. Link w kartach. Na obecnym kanale nic się nie zmienia pod kątem częstotliwości publikacji, ale i staram się dodawać materiał co najmniej każdą sobotę. Jak dokładnie będzie wyglądać moja obecność na Pixelu i Kropce, to jeszcze zobaczymy. Prawdopodobnie trafią tam z mojej strony jakieś materiały o dodatku do Elden Ringa, który wychodzi już w piątek. Z Kamilem póki co umawiałem się na wspólne prowadzenie podcastu, natomiast nie wiem na ile regularnie będziemy coś publikować. Zainteresowanym grami polecam obserwować kanał. Tyle z ogłoszeń, przechodzimy do pierwszego tematu, czyli Life is Strange Double Exposure. Max Caulfield, czyli bohaterka pierwszej części, powraca po 9 latach i fani się jarają. Gdyby ktoś nie wiedział, to pierwsze Life is Strange jest grą, którą określiłbym jako symulator chodzenia połączony z rozmowami i podejmowaniem decyzji. Fabuła toczy się wokół nastoletnich problemów, tajemnicy zaginięcia pewnej dziewczyny, a wszystko to jest podlane sosem z podróży w czasie. Max posiada zdolność do cofania czasu, co jest używane w zagadkach logicznych oraz pozwala na cofanie decyzji. Jeżeli ktoś za bardzo nie gra w gry, a chciałby, to Life is Strange jest potencjalnie dobrym wyborem. Przypominam też pierwszą zasadę tworzenia historii o podróżach w czasie. Brzmi ona, nie twórz historii o podróżach w czasie. Niemniej jednak, jestem zainteresowany. Tym razem dostajemy kontynuację historii z pierwszej części oraz nową intrygę kryminalną. Okazuje się też, że Max będzie posiadała zdolność do przenoszenia się między swoją alternatywną rzeczywistością. Zapowiada się ciekawie i wydaje mi się, że to będzie być albo nie być dla tej serii. Sięgnięcie po Max jest ostatnią deską ratunkową. Odsłony po pierwszej części nie miały najlepszych ocen od panów, więc twórcy muszą się tutaj wykazać. Widać olbrzymi przeskok graficzny między True Colors, ale nowa odsłona nie wychodzi na 8. generację konsol. Co prawda pojawi się na Switchu, także może to jest kwestia większego budżetu. Wydaje mi się też, że lekko zmieniła się stylistyka i to na zdecydowany plus. Na ekranie wyświetlam teraz dwa zrzuty ekranu. Mam nadzieję, że YouTube nie zabił ich jakości konwersją, ale można je sobie odszukać chociażby na stronie Steama. Niestety nie mogło się odbyć bez kontrowersji nawet wokół takiej produkcji. Twórcy stworzyli trzy wersje cenowe. Podstawową za 209 zł, Deluxe za 249 zł i Ultimate za 339 zł. Głównie różnice sprowadzają się do skinów i kociego kontentu. Wyraźnie jest napisane CAT, C-A-T, a nie CUT, czyli C-U-T. Natomiast najdroższa wersja zapewnia też dostęp do dwóch pierwszych epizodów gry na 2 tygodnie przed premierą. Wydawca wypuszcza mocno nastawioną na fabułę grę single player i pozwala zagrać 2 tygodnie wcześniej, o ile zapłacisz 130 zł więcej. Ludzie krytykują chociażby Ubisoft za 3 dni szybszy dostęp, a my tu mówimy o 2 tygodniach. Życzę powodzenia w unikaniu spoilerów, jeśli nie chcesz dopłacać. Kolejna granica smaku została przekroczona. To jest żerowanie na FOMO i przywiązaniu ludzi do Max Caulfield. Mam bardzo naiwną nadzieję, że gracze nie kupią tej gry w tych droższych wersjach. Jeżeli dużo osób się na to nabierze, to jestem przekonany, że pomysłodawca dostanie solidną premię. Inni wydawcy pójdą wtedy za śladem Square Enix na 100%. W ogóle twórcy mogli pójść jeszcze w tym kierunku, że w Deluxe też jesteś w stanie zagrać 2 tygodnie wcześniej, ale jedynie w pierwszy rozdział, a jak chcesz drugi, to musisz kupić Ultimate. Ja w ramach swojego licencjatu pisałem pracę o metodach monetyzacji gier wideo i te 4 lata temu nie przypuszczałem, że to zacznie skręcać w tak złym kierunku. A i tak już było źle. Co gorsza, sytuacja na rynku gier nie jest nawet w połowie aż tak zła, jak stan świata Gwiezdnych Wojen. Wyszedł 3 odcinek Akolity i internet eksplodował. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi i o czym jest serial, to robiłem analizę i krytykę 1 odcinka. 2 nie dałem rady przejść, bo to była fabularna kpina. 3 jest jakimś cudem jeszcze gorszy. Generalnie miałem w planach na dzisiaj rozpisać plan, w jaki sposób można było poprawić 1 i 2 odcinek. Jak dało się uniknąć pewnych błędów przy prowadzeniu ekspozycji
oraz wprowadzaniu postaci. No ale potem usłyszałem o przeciekach na temat trzeciego odcinka. Doszedłem do wniosku, że jeżeli jest to prawda, co się tam dzieje, to dla Akolity nie ma żadnej nadziei. Jakimś cudem wyszło nawet gorzej. Ja wam teraz puszczę fragment, o którym jest najgłośniej. Tak, to są Gwiezdne Wojny i to naprawdę zostało wyemitowane. W tym odcinku jest tak wiele głupot i tak wiele dziur fabularnych, że to wykracza ludzkie pojęcie. Moją ulubioną jest to, że pożar wielkiej kamiennej fortecy, w wyniku którego zginęli prawie wszyscy mieszkańcy, wziął się od podpalenia jednego dziennika. Tutaj po prostu nie ma czego ratować. Akolita nie powinien był powstać. To są chyba najgorsze Gwiezdne Wojny, jakie dotąd wyszły, co jest imponujące, biorąc pod uwagę istnienie filmowej trylogii Disneya i filmu o Hanie Solo. Już pół biedy, że twórcy nie mają bladego pojęcia o Gwiezdnych Wojnach. Problem polega na tym, że oni nie znają podstaw budowania historii. Gdyby ktoś mi powiedział, że Akolita jest adaptacją kiepskiego fanfika z Wattpada, autorstwa skrajnie lewicowej 17-latki, to od razu bym to łyknął. A właśnie, agenda polityczna. Słuchajcie, w trzecim odcinku wskaźniki inkluzywności i poprawności politycznej wybiło poza skalę. Okazuje się, że Mei i Osha są dziećmi dwóch wiedźm. Jedna z matek zapłodniła drugą z użyciem mocy. Ja naprawdę nie żartuję. Wygląda na to, że nie tylko Anakin został poczęty za pomocą mocy. Ktoś szczepialski, taki jak ja, mógłby zadać pytanie, czy to wszystko na pewno ma znaczenie dla historii. Czy aby przypadkiem moc nie powinna służyć do innych celów i czy być może nie gryzie się to z kanonem? Czy naprawdę w świecie, w którym stworzono sposoby na szybkie podróże międzygalaktyczne oraz zaawansowane protezy, nikt nie wpadł na pomysł stworzenia in vitro? Wiecie, nawet w seksmisji ogarnięto sposób, jak robić dzieci bez udziału mężczyzn i wystarczyła tam do tego technologia. Zatem czy tu na pewno chodzi o stworzenie dobrego serialu, czy raczej o przepychanie swojego światopoglądu z pomocą kochanej marki? Zostawiam was z tym pytaniem. Z mojej strony na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.